Osiadają na drzewach, budynkach, parapetach, a także na ulach. Tak wygląda odpoczynek pszczół, które uciekły z pasieki. Tylko w ostatnich dniach taka eskapada owadów odwiedziła wyspę Bolko w Opolu oraz okolice. Henryk Wawer. Rój pszczół na drzewie to coś, na co natknąć można się podczas wiosennego spaceru. Wygląda to dla wielu osób strasznie, ale zarazem fascynująco. Jeżeli pszczelarz spóźnił się z rozszerzeniem gniazda, to ten nadmiar ciasnota, nadmiar dwutlenku węgla i parę jeszcze innych zależności, jakie występują w ulu, powoduje, że pszczoły się roją. Rojenie się pszczół to jest normalny proces rozmnażania się pszczół. Od tysiącleci pszczoły się w ten sposób rozmnażały, że stara matka wylatywała już z istniejącego gniazda z pszczołami, które nabrały ze sobą pokarmu na 5 dni. I te pszczoły opuszczały stare gniazdo, zostawiając miejsce w tym gnieździe. I co ciekawe, kiedy robotnice chronią królową, część z pszczół wysyłana jest na przeszpiegi. Mają znaleźć odpowiednie miejsce na nowy dom. Pojedyncze owady patrolują okolice. Pszczoły mają ogromne ilości pokarmu, no więc co mają do wyboru, jeżeli jest im za ciasno w domku? Po prostu zaczynają się rozmnażać na swój własny sposób. My jesteśmy jako pszczelarze po części odpowiedzialni też za to, no bo jest wiele takich zabiegów, które pozwala na to, żeby zapobiegać temu rojeniu. Rojenie pszczół zazwyczaj przypada od maja do lipca. Tym razem jest jednak inaczej. Pogoda zrobiła swoje. Pszczelarze z niepokojem sprawdzają pasieki. Wędrówka pszczół polega na znalezieniu nowego ula. Niestety, część owadów niektórzy pszczelarze już stracili. Być może się uda uratować tą rodzinę przed rojeniem się. Nie zawsze takie coś się udaje. W takiej sytuacji, gdy z początkiem kwietnia zaczynają kwitnąć rzepaki, nie pamiętają ani rolnicy, ani pszczelarze. Jest to przyspieszenie 2 do 4 tygodni, jeśli chodzi o rozwój wiosenny roślinności. W ślad za tym rozwojem roślinności poszedł rozwój rodzin pszczelich. Pszczoły bardzo szybko się rozwijają. One o tej porze powinny dopiero przygotowywać się do pierwszych właściwych pożytków, natomiast te pierwsze właściwe pożytki już następują. I co ważne, rojące się pszczoły nie są niebezpieczne dla ludzi. W trakcie odpoczynku owady nie są agresywne, ale lepiej nie testować ich cierpliwości. Pszczoły tworzą taką rojową chmarę, by chronić królową.